Henryku, czy można powiedzieć, że ten festiwal jeździeckie Baburówko był bardzo polski? To na pewno tak. Jesteśmy niezwykle dumni, bo od tego trzeba zacząć. Zdobyliśmy kwalifikację olimpijską do Tokio 2020, zrealizowaliśmy założony plan, no i, a my jako organizatorzy no jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi, że mogliśmy być gospodarzem tej imprezy, że mogliśmy być częścią tej wielkiej sprawy dla polskiego jeździectwa, jakim jest upragniony awans po wielu latach przerwy, awans polskiej drużyny do Igrzysk Olimpijskich. Myślę, że to jest szansa dla tej konkurencji, dla rozwoju WKK w Polsce, dla promocji. Jako jeden z pierwszych zespołów i sportów zdobyliśmy kwalifikacje do Tokio. No i myślę, że to jest wielka rzecz. I to chyba można powiedzieć, że to sukces w ogóle całego środowiska WKKW w Polsce. Tak, to muszę powiedzieć, że atmosfera, jaka teraz jest w środowisku, jaka była przed tymi kwalifikacjami, już od późnej jesieni, naprawdę jest budująca. Myślę, że to bardzo dobrze wróży na przyszłość i myślę, że ta reprezentacja będzie się tylko rozwijać. No i to jest wielka szansa, że nasi zaliczą bardzo dobry występ na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Ale czy mógłbyś podsumować rywalizację w innych klasach jeździeckich? Myślę, że w ogóle trzeba powiedzieć o tym, że ta impreza była bardzo udanym wydarzeniem sportowo. Z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. I oprócz konkursu olimpijskiego, którym wygrał Paweł Spisak, bo też pamiętajmy, że wygrał on ten konkurs indywidualnie. To wielki sukces tego zawodnika jako pary z Banderasem w kapitalnym stylu. Drugi konkurs, tak naprawdę najważniejszy tej imprezy, to konkurs w formacie krótkim, gdzie pula nagród wynosiła 325 tysięcy złotych, a w całych zawodach 465 tysięcy złotych. To wszystko za sprawą mecenasa tych zawodów, pana Romana Roszkiewicza. No w tej klasie wygrał Andras Dibowski. Można powiedzieć, że to już nasz przyjaciel, który przyjeżdża tutaj na każde zawody i bardzo często odnosi tu sukcesy. Pokonał wybitnych zawodników jak Andras Oswald, który był drugi, czy Peter Thompson, który był trzeci z Niemiec. Michael Jung po błędach na parkurze zajął piąte i szóste miejsce, no ale też w czubie. No a ja bardzo się cieszę, że Polacy byli, dwóch Polaków było w dziesiątce, Mateusz Kiempa na Lasban Radowicz i nasz reprezentant Baburówka Paweł Warszawski na Lucindzie na miejscu dziesiątym, więc to też duży sukces i to pokazuje, że nasi zawodnicy mają szeroką stawkę koni, z tego jestem niezwykle szczęśliwy. Organizacja konkursu, który jest kwalifikacją do igrzysk i w ogóle tylu klas międzynarodowych, to też duże wyzwanie organizacyjne i też dużo zmian, zwłaszcza na krosie w Baburówku. Czy mógłbyś też trochę opowiedzieć o tym wyzwaniu organizacyjnym? Tak, no jak tylko udało nam się zdobyć tę kwalifikację, zdobyć prawo organizacji tej kwalifikacji, rozpoczęliśmy szereg prac, tak żeby przygotować tę trasę krosu. Przypomnijmy, że trasa krosu musiała wynosić ponad 5700 metrów i tutaj w naszym ośrodku jeździeckim Pałac Baburówką musieliśmy taką trasę wyznaczyć. To się udało we współpracy z gospodarzem toru. Powstała nowa przeszkoda wodna, powstały nowe kombinacje. No i na pewno było to ogromne wyzwanie. Do tego nie sprzyjała nam pogoda przez ostatnie dwa tygodnie, jeżeli chodzi o pracę, no ale niebo się zlitowało nad nami, 4 dni w Baburówku przy pięknym słońcu. To też wszystkich napawało na pewno też optymizmem i pojawiały się uśmiechy na twarzy i tak udało się szczęśliwie i bezpiecznie zakończyć cały festiwal. A jeśli chodzi o zespół organizacyjny? Zespół organizacyjny cały czas się rozrasta i z tego jesteśmy dumni, że ta impreza się rozwija, więc ten zespół się powiększa. No i ten zespół tak naprawdę chodzi coraz bardziej jak w szwajcarskim zegarku. Jestem z tego niezwykle zadowolony, że te osoby, które nam pomagają, czy to nasi pracownicy, którzy są z nami na stałe, czy współpracownicy, którzy przyjeżdżają tylko specjalnie na to wydarzenie, czują tą atmosferę
drużyny czują, że robimy coś wielkiego i wszyscy razem podążamy w tym samym kierunku. I w tym miejscu chciałbym wszystkim serdecznie podziękować, włączając do tej drużyny całą grupę wolontariuszy, bez której na pewno byśmy nie przygotowali festiwalu jedzieckiego Baburówko. To jest dla nas tak ogromna pomoc i tak wielkie wsparcie, a zarazem to wszystko buduje atmosferę tego wydarzenia, o czym na każdym kroku podkreślają zarówno osoby oficjalne, jak i zawodnicy światowego formatu, że czują się tutaj zaopiekowani przez naszych wolontariuszy, że czują to wsparcie na każdym miejscu i to jest fantastyczna rzecz. I też znakiem rozpoznawczym zawodów w Bawrówku są te długoletnie relacje z partnerami i ze sponsorami. Tak, to prawda i to jest bardzo pozytywna rzecz, że nasi partnerzy, którzy są z nami od początku, jak chociażby Kuhn Maszyny Rolnicze, firma, która już była partnerem podczas pierwszego festiwalu i przez te 12 lat podąża z nami, to jest ogromna rzecz. Pojawiają się nowe marki, pojawiają się partnerzy, którzy chcą wspomóc tę imprezę, czują wartość tego, że inwestycja w nasze wydarzenia też pozwoli im odnieść sukces w swoich firmach i na pewno to jest bardzo ważna rzecz. W tym roku mocno zauważona była tutaj obecność marki Lotto Totalizatora Sportowego, który wsparł tą imprezę tak, żeby ta kwalifikacja mogła się odbyć na wysokim poziomie. No i jesteśmy wdzięczni wszystkim naszym partnerom, sponsorom, którzy przyczynili się do tego, no, na czele o wspomnianym na początku mecenasie, panu Romanie Roszkiewiczu. Czyli następnym razem z WKKW przywitamy się jesienią. Tak, jesienią druga impreza w Baburówku. Przed nami chwilę wytchnienia, najpierw chwilę porządkowania, później chwilę wytchnienia, a tuż potem przygotowania do Baburówko Holstein Show i finału Pucharu Polski WKKW, który odbędzie się w ostatni weekend września, 27-29 września 2019. Dzięki. Dziękuję bardzo.